body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Cześć, czołem, moje kochane misiaki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Asy Pancerne. Tym razem nie będzie to ani As, ani tym bardziej Pancerny, będę to ja z Kubą. W bitwie, której Kuba pokazywać nie chciał, ale ja uznałem, że jak dla mnie taka ilość uszkodzeń na dziewiątkach to jest coś fajnego. A bitwa też o tyle nietypowa, że starałem się, słuchajcie, używać mózgownicy. Już wam pokazuję co, jak, gdzie, dlaczego i kiedy. Jedziemy, słuchajcie, na lodowcu, jedziemy na Mordo. Ja troszkę się spietrałem i słusznie, że dostanę pestki za darmo i niestety albo stety coś w tym jest, bo zagrałem nie do końca dobrze tutaj. Chyba za blisko kamienia przejechałem i tutaj zaraz mnie wyświecili. I troszkę dzięki szczęściu nie dostałem postrzałów w boczek. Zaraz zobaczycie. Uszkodzona chyba tylko gąsienica, jeden nabity strzał od Centuriona. Ale też chciałem strzelić, ale to wiecie, to jest takie strzelanie w ruchu kiepskie. Pingnął się od boku, leopard w gąskę weszło, kochana gąska. Tylko się, słuchajcie, cieszyć. No i wjeżdżamy na banana, na miejsce, które weryfikuje ciężkie czołgi, które powoduje wiele zgonów, śmierci i łez. Na górze jest ten przeklęty Elcek, który nas tutaj próbuje z góry niestety snajpić. Na szczęście nie na goldzie. Zobaczycie to później. A ja jadę na bananka. Tutaj troszkę się wychyliłem, ale na szczęście przyjąłem gąseczkę, czyli pokazałem tylko przód gąseczki, nie pokazałem nic innego. Tak mi się wydaje, stąd takie szczęśliwe strzały, których będzie tutaj jeszcze, słuchajcie, kilka. Na razie kontuję się na to miejsce. Niestety za późno strzeliłem. Weszło w gąskę. Tutaj gąska od pokazana. Ale na szczęście defendek przyjeżdża i to jest bardzo, bardzo dobra pozycja. Defendek dostał postrzał jeszcze w boczek na przyjeździe. Na zielono było, to trzeba łoić, słuchajcie, w defendera. I teraz uznałem, że w takiej pozycji, jaką mamy, ten obrót nie wyjedzie po mnie, bo będzie go kontrolował Emil, więc puszuję, dalej ruszam, ale pamiętam, że tutaj, słuchajcie, gdzieś jest Elcek, który może we mnie snajpić. Teraz tutaj się jeszcze nie zdążyłem go ustrzelić, bo był zły kąt. Ale już tutaj, w tym miejscu, jestem już na niego gotowy. On jeszcze odda dwie pestki, ale strzelał chyba z normalnych pocisków przeciwpancernych dwa dingi. 2400 odbitych u mnie i wykorzystałem to, że on na mnie czekał, upolowałem myśliwego. I teraz się robi kłopot, bo mamy defendera na blisko zniszczonego, na szczęście, który teraz nam robi jako wrak. Ale mamy dwa obiekty, które będą tutaj nas chciały skarać. Kuba na szczęście już dojechał, bo był na górce tam. A ja teraz tutaj łoję, delikatnie, jak widać gąskę, walę w gąskę. No, trzeba, słuchajcie, korzystać, jeżeli mamy takie okazje. W wieżę raczej go nie przebiję, więc się chowam. Czekam na zielone. On nie trafił, ja trochę skaszeniłem, ale to pestka normalna. Za daleko wyjechałem, ale już się kontuję, bo tutaj widzę, że Tiger jest na górce. Tiger, który jest groźny dla Kuby, bo Kuba na niego się tak teraz stoi, że musiał się schować, a tutaj troszkę pana Bubę wspieram i punktuję tego tygrysa, który na darmowym biciu jest. S5, to jest przeklęty czołg, więc wykorzystuję dwa wraki, kontuję pancerz. Jak tylko można, to staram się właśnie tego obiekta wykończyć, bo on troszkę wyjeżdża paziowo.
No i tygrys. Pamiętam o tygrysie. Na szczęście te wraki dają mi dużą osłonę. Czekam na zielone łaję, łoję, łoję w niego, ile wlezie. Słuchajcie, dwa fragi już, dwa trzecie to uszkodzeń. Jak dla mnie takie wyniki są bardzo duże. No i niestety, niestety PS5, czołg bardzo ciężki do przebicia. No mogłem teraz strzelić pod tym kątem, ciężki, ciężki, bo bardzo mocny pancerz z przodu. Więc uznałem, chyba że on się będzie wychylał, to też żeby Kubę osłaniać. Może warto użyć troszkę haeczków. Nie było TS5, to obiekt dostał. Tak go można troszkę pokarać. Ktoś inny go skończył, ale dostał ode mnie. No i teraz słuchajcie, mamy bitwę wyrównaną, tak naprawdę nie do końca rozstrzygniętą. Kuba jest farmiony przez TS5. Podejrzewam, dostałem komendę pilnuj TS5, ale ja go nie widzę. Więc jak mogę go pilnować? I podjąłem w końcu decyzję jedną męską i logiczną. To chyba le blindów, ale no, to jest schowany, nie widać go. O, tak aż się pokazał. Podejrzewam, pestka w niego zaraz pójdzie. Za późno. Ale go zwolił sobie sam osłonę, więc. Paziowando, słuchajcie. I będziemy łowić na razie hajeczkami. Ale już wiem, że Kuba podjeżdża. Wiem, że będą dwa cele. I za chwilę podejmę tą samą decyzję męską, jedyną prawdziwą, jedną słuszną, czyli zaatakuję. Leopard na górze. I ty też, Kubuś, do mnie. Zostaw TS5, pilnuj Leoparda, więc łoję. Miałem hajeka, więc został z hajeka. I słuchajcie, pilnuję go na dobrym celowaniu. Wiem, że będzie wychylał po Kubę, bo ma go pod dobrym kątem, więc ja pilnuję TS5, a Kuba zaraz stąd się, podejrzewam, oddali i będzie dokładnie odwraca się na TS5, tak? Który staje paziem bokiem, to ja też ładuję. No to prawda, hajka tylko, ale weszło, bo z boczku. Teraz taranik nieudany. I kto go dobije? Nie wiem, czy ja, jak chyba nie dobiję, jak ktoś innego dobije. Ktoś innego dobił, ale widzimy już, że jest dużo lepsza sytuacja. Tak naprawdę tą stronę z Kubą, TS5, tego Tigera, teraz tego Leoparda, no trzeba powiedzieć, że my to wyczyściliśmy, tak? To ten mały przy tym obiekt. Kuba dojechał z tej górki pod lodowcem i zrobiliśmy bardzo, bardzo ładne tutaj place'y. Udało nam się tą stronę powstrzymać. Pokonaliśmy kilka ładnych czołgów. Teraz chyba już nic więcej nie zrobimy, bo nasi przeciwnicy są tutaj otoczeni. Ja miałem plan, żeby jechać na kapa, ale już nawet z tego, co pamiętam, to nie dojechałem. Ta bitwa jeszcze raz pokazuje, jak ważne jest granie zespołowe, jak ważna jest komunikacja w plutonie, tak? Na zasadzie pilnuj Leoparda, ja biorę TS5, tak? TS5 na open pokazuje boczek. No takie rzeczy trzeba sobie, słuchajcie, mówić. No, tak samo jak tutaj tego nie słyszycie, ale tak samo była ciągła komunikacja, jeżeli chodzi o strzały, czyli że ten strzelił, tamten strzelił. I to też są ważne informacje zawsze, bo wiesz, czy możesz się wychylić, czy dostaniesz pestkę za free, czy pestkę za free oddasz. To są bardzo ważne informacje. Grając w Plutonia, a jeszcze nie daj Boże w twierdzy, mega ułatwiają, słuchajcie, zadanie. Mamy zwycięstwo, mamy bardzo dobry wynik. Już wam pokazuję moją. Kuba uznał, że to nie jest jego super bitwa, więc mi swoich statystyk nie pokazywał i zarobków, ale zobaczcie, ja mam 50 tysięcy zarobku, 7 tysięcy gwiazdek i 26 obligacji. Jakieś medaliki też się trafiły. Drużynowo, plutonowo, zobaczcie. 7 tysięcy damage'a zrobiliśmy, tak? Czyli tak naprawdę 3 czołgi ciężkie na 9 tierze pokonaliśmy. No, najlepsi, jeżeli chodzi o gwiazdki w naszej drużynie. Czyli no, zagraliśmy prawidłowo. Nie idealnie, nie jest to gra wybitna, ale grając w ten sposób
Naprawdę bardzo, bardzo dobre wyniki można osiągać i przede wszystkim nawet na 9 tierze, a graliśmy na 9, można zarabiać, słuchajcie. Na tej bitwie zarobiłem 33 tysiące. Także są pieniądze, jest zarobek, jest dobra zabawa. Jeszcze raz bardzo wam polecam granie w Plutonach. Komunikujcie się, fokusujcie tych samych przeciwników, jeżeli jest taka możliwość. Chowajcie się za wrakami, kontujcie pancerz. Słuchajcie, będzie dobrze. Ja się uczę i wam też się pewnie uda ten progres osiągać. Szczególnie, że wczoraj na przykład, no wczoraj był dobry dzień, ale mam mocne, mocne żółte, ponad 1000 statystyki w WN8, więc można grać, słuchajcie, lepiej. A na artylerii grałem bardzo mało. Także polecam wam czołgi, polecam wam granie, jak macie jakieś fajne bitewki, wysyłajcie do mnie powtóreczki i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Hej!